Cześć wielorybie. Hej wszystkim, z tej strony Martyna i witam was bardzo serdecznie w początku maratonu mojego wymarzonego chłopaka, czyli maraton, czyli będziemy teraz od poniedziałku do piątku wstawiać filmy tylko i wyłącznie z mojego wymarzonego chłopaka. Jeżeli mi się uda, to postaram się nagrać jeszcze aktualizację środową ze Star Stable, żeby być po prostu na bieżąco, ale ogólnie wiecie, o co chodzi. Głównie dzisiaj i w tym tygodniu, bo chcieliście, skupiamy się na moim wymarzonym chłopaku i na poderwaniu naszego chłopa. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku mieliśmy trochę problemów. Ja oczywiście zwaliłam sprawę, to nie jest żadna nowość, ale to nie zmienia faktu, że straciłam głos. Zauważyłam, że w ogóle nasza postać za każdym razem po obudzeniu się, bo ogólnie postać idzie jakby spać o 23, jeżeli idzie spać w domu, to ma dobre relacje z swoimi rodzicami, jeżeli nie idzie spać w domu, to ma złe relacje z rodzicami. Jak widzicie, my na ten moment mamy całkiem niezłe, tylko z naszą psiapsiłą coś nie idzie, ale psiapsiłę teraz mamy in as, ponieważ musimy zarobić sobie trochę kasy, więc pierwsze, słuchajcie, co zrobimy, to polecimy właśnie tutaj, bo nie pamiętam, czy ta impreza była o konkretnej godzinie trzeba było się chyba, z tego co się orientuję, trzeba było się pojawić chyba w szkole, więc najpierw przelecimy się do centrum handlowego i tam ogarniemy robotę. Poroznosimy ulotki, tam wiecie, porobimy pieniążki, trzeba zarobić pieniążki, my kochamy pieniądze, kiedy tylko chcę, bo w ogóle tutaj kupowanie outfitów to jest najważniejsza chyba część i najbardziej trudna, bo no, ten hajs potrzebny jest praktycznie za każdym razem, kiedy tutaj gracie, więc polecam wam skupić się na początku właśnie na zarabieniu pieniążków, no bo wiadomo, jaki chłop będzie chciał babę bez pieniędzy, a tak serio, to nikogo nie powinno to obchodzić, ile macie hajsu, ale wiecie, o co chodzi, my lubimy mieć ładne nowe ubrania, ostatnio kupiliśmy sobie kilka, ale powiem wam, mogłabyś nie przypominać mojej matki i dobra, pójdziemy z drugiej strony. Jednak jedziemy do tego centrum handlowego. Jak sobie wejdziemy chyba w SMS-y, to nic nowego nie jesteśmy w stanie przeczytać na ten moment, więc jedyne co nam zostaje teraz, to przejście się właśnie do szkoły i do centrum, słuchajcie. Chciałabym, żeby znowu poszło obejrzeć film, bo z tego co widzę, to ma troszeczkę słoneczko jej spadło, więc obejrzymy ten film. To będzie zawsze spoko opcja. Zacznijmy może od ulotek. Powinnam dostać za to pieniądze, więc proszę bardzo, ulotka dla pana, ulotka dla pana tutaj, ulotka jeszcze dla pani tutaj. Ogólnie nie pamiętam na ile godzin, chyba na godzinę była ta gra, ale... O, mogę już tu malować! Patrzcie, jak super, namaluj obrazek na sztyludze, wciskając lewy przycisk myszki. Tak, i to jest właśnie to, o czym wam mówiłam, to jest super w ogóle i na tym można świetnie hajs zarobić. Ogólnie zależnie z tego, co się zdążyłam zorientować w ostatnim filmie, od chłopaka, jakiego macie, takie umiejętności jakby waszych postaci... Wasze postaci się uczą takich umiejętności, odblokowują wam się takie prace i zależnie od tego, jakie ciuchy nosicie, takie rzeczy możecie wykonywać i według takich pracować i zarabiać sobie właśnie hajs. Malowanie obrazków jest super, mega opłacalne, więc to zrobimy, skoro tu już jesteśmy, ale patrzcie, nie spodziewałam się, że rzeczywiście będziemy mogli. Ja wam zaraz pokażę, jakie mam punkty, bo może ktoś też będzie chciał sobie na tym zarobić. Ogólnie prawda jest taka, że jeżeli chcecie podrywać chłopa, no to musicie być w tych ciuchach, ale jeżeli chcecie się trochę pobawić, tutaj freeplayować, bo też jest opcja gry wolnej, bo to jest kampania na ten moment, tak? Tutaj wszyscy widzą, co jakby, no, przechodzimy fabułę, a jest jeszcze wersja bez fabuły i tam możecie sobie odblokować wszystko i robić wszystko, i ciuchy, wiecie, wszystko jest po prostu wolne. Dobra, psiapsi mamy, chyba, że to da mi słoneczko, czy to da mi psiapsi? Nie, to da mi, a psiapsi mam gdzieś na ten moment, sorry psiapsi, ale no chłop jest ważniejszy, bardzo mi przykro. Tak serio, pamiętajcie, nigdy chłop nad psiapsiłę, ale... Powiem wam tak, są momenty, kiedy czasem trzeba i musimy się rzeczywiście skupić na sobie, więc teraz pójdziemy obejrzeć sobie film, bo uważam, że to jest... A czemu ona biegnie przed siebie cały czas? What the fuck? Co ty robisz, dziewczyno? No nagrzało ją, nagrzało babę, no. Dobra, jeszcze pójdziemy sobie wymienić płyty, ułożymy sobie płyty, jak już ułożymy płyty, to wybierzemy się, słuchajcie, do szkoły, bo tu chyba wszystkie prace, jakie możemy zrobić, są zrobione. Dzień dobry, pani od płyt, my przyszliśmy tutaj pomóc wy. Pewnie już macie dość oglądania tego za każdym razem, ale powiem wam szczerze, staram się to robić coraz szybciej, żebyście nie musieli tego oglądać 10 razy. Ale tak ta gra działa, no widzicie, mam mało hajsu mimo wszystko, 58 dolców to nie jest jakoś dużo. A ja bym chciała mieć tego rzeczywiście dużo, żeby wiecie, po prostu później już chodzić na zakupy i się nie przejmować. Dobrze, mamy. Bo tak jak wam powiedziałam, tutaj hajsu trochę trzeba wydać. I tak, nie wracamy tym razem z mamą, tylko wracamy tutaj przez przejście. Idziemy zobaczyć, czy impreza ekorolkarzy już się zaczęła. Bo z tego co pamiętam, to właśnie tam chyba w szkole miała być ta imprezka. I
czeka nas zabawa. Ogólnie, tak jak Wam mówiłam, tutaj w parku też coś jest i w następnym odcinku się przejdziemy też do tego parku. Jeżeli ktoś z Was oczywiście będzie zainteresowany, ja pewnie teraz nagram dwa odcinki na zaś, bo niestety, jak wiecie, mam tatuaż swój pierwszy i czuję, że będę umierać, bo ja nie jestem dobra w ból i wiecie, o co chodzi. No jakby, no umówmy się... Jestem smutnym człowiekiem. W ogóle pamiętam, że kiedyś jak tu sobie przechadzałam, to można było normalnie pogadać z ludźmi, którzy tu stoją, a na ten moment nikt nie chce ze mną gadać chyba. Nawet jakbym się nastarała i naklikała, to po prostu nikt tutaj nie chce ze mną rozmawiać. Nie wiem czemu. Kiedyś można było na luzie z nimi pogadać, a teraz nic. No cóż, co tu dużo mówić. Idziemy obczaić, czy ta impreza się tam jakaś szykuje. Czy to już jest tutaj? Czy ja dobrze pamiętam? Bo słuchajcie... Ciężko naprawdę, tak samo jak ostatnio z tymi butami było, ciężko odblokować niektóre rzeczy. A czy tam nie jest mój chłopak przypadkiem? Hello! Chwila, ja cię skądś znam, ale muszę się upewnić, że masz prawo tu przebywać. Nie pamiętam. Jaką nazwę nosi to spotkanie? O Jezus, układy i hamulce, nie mam pojęcia. Prędkość i styl. Prędkość i styl, oczywiście. Tak było. Tak jest, możesz wejść. Dobra, baw się dobrze. O Jezus, pamiętałam to. Boże, o mój Boże, o mój Boże. I pewnie teraz jedyne, co mi zostaje, bo nie mogę z nimi pogadać, tak? Jeżeli dobrze widzę. Nie mogę. Muszę od razu pogadać z moim chłopakiem! Hej, chłopaku. O, chłopaku? On nie chce ze mną chyba gadać. Chłopaku? Nie wiem, mam może się przyjechać na desce czy coś? Może chłop się nie spodziewał, że za pierwszym razem siądę. Dobra, spróbujemy się przyjechać, może... Panie, zwróć pan na mnie uwagę. Ej, a czemu on nie chce ze mną gadać? Ja się boję, czy ja już grę zdążyłam popsuć? Dobra, do it, girl, do it. Pokaż mi. O! Cześć, jesteś. Super. Słuchaj, czy nie jestem ci winien wyjaśnień za ostatni raz? Jesteś! Ach, cóż, najpierw ty. Powiedz mi, czemu macie tak irytującego bramkarza? Dla obrony własnej. Mamy dosyć idiotów, którym wydaje się, że tylko tak się szlajamy i nie mamy ani jednej szarej komórki w mózgownicy. Nie mają pojęcia. A teraz ty. O, oh, bad nie boy. Nie pamiętam w tej chwili, ale być może przypomni mi się przy lodach w kawiarni. Sprytnie. Dobra, pani. Spotkajmy się w kawiarni. Ciekawi mnie, co masz do powiedzenia. Wyjdź za mnie. Daddy, sorry, daddy, daddy. Nie no, ej, jakby to jest coś, czego bym się kompletnie po głównej bohaterce nie spodziewała, nie? Że ona zdecyduje się zaprosić typa na lody w kawiarni. To jest bardzo, bardzo interesujące, ale słuchajcie, pójdziemy przeczytać książkę, bo tak jak mówię, chcę wpłynąć jak najbardziej na rozwój głównej bohaterki, a z tego co wiem, on sobie troszeczkę na nas rzeczywiście poczeka. I tutaj możecie zobaczyć statystyki chyba, jakie mam aktualnie, albo ewentualnie te tutaj o. Proszę bardzo, więc mamy wykształcenie na żółtym, oryginalność na żółtym i mamy freestyle. Freestyle się chyba podbija za każdym razem, kiedy jeździmy na desce, więc to jest całkiem, całkiem spoko. I poucz się trochę, poczytaj tam cokolwiek. Chcę, żeby tą wiedzę miała na całkiem spoko poziomie, bo to jej się przyda później i nam przy zarabianiu fajniejszej ilości kasy i więcej ciuchów będzie z tego. A my chcemy dużo ciuchów, chcemy dużo ubrań, bo pamiętajcie, że ta gra ubraniami stoi praktycznie. No i teraz wydaje mi się, że możemy iść na naszą randkę z naszym eko-przystojniakiem. Boże drogi, ale nie myślałam, że pierwsze, co mnie zabije, to nazwa imprezy, nie? Jakby co jest? Aż tak bardzo gościu mnie nie poznał, słuchajcie, że to jest hit. Ja niestety nie pamiętam, co tu dalej było. Jeżeli dobrze się orientuję, to większość ranek wygląda tak samo, tylko po prostu miejsce z chłopem się różni. O, ludzie, pamiętania, będzie coś. Katastrofa tankowca na Morzu Północnym ma poważne konsekwencje. Wiatr zmienił kierunek i przemieszcza plamę ropy z morza w kierunku wybrzeża. To zagrozi nie tylko ogromnej liczbie ryb, ale też wielu ptakom. O nie, to są te rzeczy, które ja teraz będę musiała zapamiętać, żeby się popisać, że jestem eko i wiem, o co chodzi. Jeśli postawisz prawą stopę na deskę, a odpychać będziesz się lewą, to nazywa się styl goofy. Ale większość osób robi to odwrotnie i to nazywa się regular. Muszę zrobić zdjęcie, słuchajcie, bo ja umrę. Jeszcze raz mów do mnie. Jeśli postawisz prawą stopę na deskę, a odpychać będziesz... Dobra, dzięki mordo. Okej, idziemy zagadać jeszcze do tamtego. Halo, halo, panie, bo ja muszę panu zrobić zdjęcie. Katastrofa tankowca na Morzu Północnym ma poważne konsekwencje. Czy pan chce być moim chłopakiem tylko w wersji Daddy'ego, czy coś? Bo jakby przeraża mnie to. Okej, tutaj ostatnia babka, z którą musimy pogadać. Weekend? Idę obserwować ptaki z moją młodszą siostrą. To naprawdę rewelacja, że ekorolkarze zorganizowali tę wycieczkę ekologiczną. Wow, ekorolkarze. Mój bad boy jest taki hot. O mój Boże, widzicie, jak on tu stoi. Dzień dobry, kochanie. Hej! Wow, świetnie wyglądasz.
Przepraszam, ale właśnie wracam z naprawdę wyczerpujących zawodów w wjeździe na desce. Nie poszło mi tak dobrze jak zazwyczaj, bo zniszczył mi się jeden but. Musiałem zmienić nogi i odpychać się lewą, żeby but mi nie spadł. Skoro musiał odpychać się lewą... Czekaj, jeśli postawisz prawą stopę na desce, odpychasz się lewą, to nazywa się styl Goofy, czyli dziś Goofy. Czy musiałeś dziś robić też Goofy? Udało ci się? To było dziwne uczucie. A w zasadzie spotkanie z ekipą było większym sukcesem niż same zawody. Trafiłam chyba. Rozmawialiśmy o tym, czy nie wybrać się na wybrzeże w weekend. Katastrofa tankowca, wycieczka na żagle, imprezę na plaży. Katastrofa tankowca! Tam właśnie miała miejsce katastrofa tankowca, prawda? O czytałam, Jezus. Że plama zanieczyszczyła już tylko część wybrzeża i zagrożonych jest mnóstwo ptaków i ryb. Tak, dokładnie. Chcieliśmy zarejestrować się jako wolontariusze do pomocy. Ale organizatorzy powiedzieli nam, że jesteśmy zbyt młodzi. Ale... Ła. Ornitologia! Nie martw się tym tak. Twoje przedsięwzięcie, żeby pójść z drugą grupą do lasu i obserwować tutejsze ptaki, jest ale również wspaniałe. O Jezus. Słyszałaś o tym? Wow, widać, ależ jesteś dobrze poinformowana. Wiesz, jesteś pierwszą dziewczyną, którą spotkałem, z którą mogę rozmawiać o desce oraz o środowisku. On mnie podgrywa. Masz ochotę pójść ze mną do dyskoteki? Bardzo bym tego chciał. Hit! To, o mój Boże, zakochałam się chyba. Dobra, słuchajcie. To dyskoteka chyba się o 19 otwiera, dobrze myślę? Niestety nie mogę cię wpuścić. Twój strój nie jest wystarczająco oryginalny na tę imprezę. Chłop co powiedział, widzicie? 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 Trzeba coś z tym zrobić. Także wybieramy się szybko po zakupki i zmieniamy ciuszki, no bo nie jesteśmy wystarczająco oryginalni. Tylko nie wiem, czy przypadkiem nie będę mogła się, że tak powiem, wybrać na imprezę dopiero o godzinie 19. Czy my mamy jakieś nowe akcesoria z oryginalnością? To jest elegancja. Romantyzm nie. Topy jakieś nowe. O, oryginalność plus 13. To chyba to teraz musimy kupić. Spodnie, słuchajcie. Oryginalność plus 8. Nie wiem, czy te, które my mamy teraz, nie są lepsze. W sensie ta sukienka, którą mamy teraz. Ale dobra, kupimy je na wszelki wypadek. Co, dycha mi została? No nie, 45 dolców. Widzicie, jakie to jest wszystko tutaj drogie? Potrzebujemy więcej pieniędzy. Trzeba... Jezus Maria, ja już zapomniałam, że te ceny tutaj są takie horrendalnie porąbane. Dobra, zrobimy to w ten sposób. Ogólnie to jest gra mojego dzieciństwa, ale jak ja pamiętam, zarabianie tej kasy tutaj to był dramat. Naprawdę zarabianie pieniędzy w tej grze to jest masakra. Och, bo wcale nie ma jej jakoś dużo tej mamony tutaj, no. I w ogóle musimy zrobić następny test psychologiczny, ale to chyba zrobimy w przyszłym odcinku, bo dzisiaj się tyle rzeczy dzieje. No słuchajcie, spotkaliśmy chłopa na imprezie, zakochał się w nas, zaprosił nas na dyskotekę. No co tu więcej chcieć? No co? No ja już nie wiem tak naprawdę co. No już... Ja uważam, że już się we mnie zabujał i że mnie chce i wiecie o co chodzi. No tak się podrywa facetów, musicie się dowiedzieć wszystkiego o nim, wystalkować go jak trzeba. O! Powiem wam hit, aj. O, dobra, udało się, 41 dolarów, no to jeszcze trochę nam brakuje, tu śpiewać nie możemy, roznosić ulotki nie, pójdziemy tu, bo to jest bardziej opłacalne, po raz tysięczny chyba dzisiaj, więc ja wam to chyba wytnę po prostu. Dobra, powinniśmy mieć jeszcze na buty i to chyba będzie wszystko, ewentualnie jeszcze rozejrzymy się za makijażem. Ale tak to chyba będzie wszystko, tak mi się przynajmniej wydaje. I mamy godzinę 16, więc jeszcze zdążymy się, że tak powiem, wyrobić. To są te buty? Nie. Te. Kup. Tak biedna to ja chyba nigdy nie byłam i kto by pomyślał, że tak biedna będę przez własnego chłopaka, nie? To jest hit w ogóle. Dobra, idziemy obczaić. Szybko, tylko nie pamiętam, czy tutaj były... Nie, tutaj była siłownia. To z drugiej strony mamy sklepy z tym, z... Och, słowo mi wypadło kompletnie. Jezus Maria, myślałam, że mam wielkiego pająka, słuchajcie, a to nie jest pająk, całe szczęście. Dobrze, co pani dla mnie... Czy pani ma coś nowego? Fryzury... O, fryzury też dodają oryginalności. O nie, to musimy dorobić się jeszcze więcej pieniędzy. O mój Boże, ile hajsu do wydania nas czeka? Bardzo, bardzo dużo. Tu będzie oryginalność plus 15 za 6. To 15 i 6 jeszcze musimy ogarnąć. Chociaż zobaczymy, czy po przebraniu się on będzie już mnie chciał, słuchajcie. Ale to już zobaczycie w przyszłym odcinku, więc dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobał i to na tyle. Pa, pa!